Cześć, witajcie, mamy już środę. Szybko mija tydzień. O, trydytko jestem. I mamy wieczór już w zasadzie. 17 jakoś, nawet może później, dalej. W każdym bądź razie teraz chciałem naszykować jedzonko trochę dla kurek, żebym miał. Sobie mieszam i później daję, co tutaj jest. Chcę wam pokazać. O. Reszta psu od królików. Mieszam trochę z pszenicą, żeby miały więcej. Wow, to jest 25 kg tego pszenicy. Tu jest pszenica, tu jest pszenica i tu jest też pszenica. To są dwa mniejsze worki, 25 kg. Dobra, nie mam żadnego otwartego, nie. O, i tu pasza nawet jakaś jest. Leniosek chyba, marchew, kukurydza. Dobra, zobaczymy. No i dobra, tu mam taką fajną szpachelkę. Dostałem, jak zamówiłem, granulat dla królików. Najwygodniejsza jest. O, a tu piła. Taką piłką otwierałem, bo tu trytytka była. Dobra, mam już dwie. Trzecia. Czwarta. Piąta. Tu mam jeszcze taką resztkę paszy dla piskląt. I chyba jeszcze tu. Mieszanka dla kurcząt. Do 8 tygodnia. To też jest jedynka. Zerówka ta. Nawet je sobie tutaj z dala odłożyłem, bo to i tak do wiosny musi leżeć. Bo raczej nie planuję lęgów. No i dobra, dałem szpachelkę owsu. No i trochę jęczmienia. I to mieszamy. Tutaj będzie dla niosek. A jeszcze w drugim wiaderku zaraz zrobię. Dla tych. Dla kaczek. No i dobra, mam takie dwa wiaderka. Tutaj dla kaczek jest trochę więcej owsu. Możecie dać znać, czy to dobry pomysł. Dawać kaczkom owiec. No i dobra, to jedno zostawiam tu, trochę sen schowam, jakby padało. A z tym większym idziemy. Muszę już schować klatkę, bo chyba nie będę jej używał już. Ostatnio wróciłem tu karzełki dorosłe, te parketą. Co tam jest? A, jakiś materiał się wkradł. Trzeba zabrać, żeby nie zjadła kura. Ale widzicie, tutaj jest trochę zboże rozsypane, przydałoby się, żeby jakieś kurki wydziobały. Te koguty tutaj już zawsze są takie, o, jakby nie widziały. To dla karzełków. Tu mam. I co, chcecie już? Dobra, jedzcie. Elegancko sobie siedzą, może w przyszłym roku znowu będą jakieś lęgi wasze, nie? Ale tym razem naturalne. Dobra, perliczki. To prawda, one tutaj wodę dostają, żeby nie rozlewały. Ale dobra. Wodę wam dam w plastikowym. Czekajcie, gdzie to jest? Tutaj. O. Trochę przepłukałem, ale dalej jest takie usy. Ło! No to ładnie. Macie. I siedźcie. One tu mi takie jakieś bagno robią, nie wiadomo z czego, przy tym wejściu. Przy wodzie. Nie wiem. Załatwiają się chyba do tej wody. No zostawcie to. Muszę im sypnąć tam do środka. No i mają elegancko. No jedźcie tutaj. Słabo widzicie, nie chcę tam. O, ale patrzcie, kaczka francuska już rośnie ładnie. Może na wiosnę trafi sobie do tych niosek. No tam do kurnika tamtego. I co? Konsumujcie sobie, jedźcie. O, woda brudna, czekajcie. No i trochę szkoda, bo było prawie pełne. Widzicie, ile teraz jest tej wody tam. O, rozlało mi się. Tutaj kogutki, karzełek kochin gdzieś tu. O, tu jest jedna kurka. I to jest druga kurka. I teraz te. No i jedzą sobie. Klatki wszystkie i patrzcie, takiego sporego wiadra. Gdzieś tu powinno pisać ile? O, 20 kg. Duże. Ponad połowa poszła. No i dobra, mają karmidło. O, jeszcze trochę się sypało na dół. Dobra. Uważaj, bo cię podeprze wiaderko. Dobra. Oczywiście wybrudziły, ale to już dawno się wyczyści. Zerknę jeszcze tutaj. Tak zerkam codziennie, ale jeszcze nic nie było, odkąd zabrałem jajka. No i w gnieździe też było puste, ale widzę, że... A, bo ja ich nie zamknąłem, no tak. Tylko ja je zagoniłem, żeby jadły. O, chowaj się. Oczywiście pies czeka, żeby głowy łapać i gryźć. O, dobra. No i co, dobranoc kurki. Teraz idziemy tam.
Patrzcie w ogóle, nie wiem, chyba wam nie pokazywałem tego. Tu już jest normalnie klatka, a w tym miejscu były kiedyś króliki. Tu też normalnie, widzicie? I tu jest takie mega ciemne. I nie jest to wcale nie, miękkie, nie wydaje się być jakieś napuchnięte. To jest drewno zabezpieczone, deski, lakierem. Kilka warstw. A takie ciemne się zrobiło. Możliwe, że to od moczu, ale nie napuchły, nie nic. Ale bardzo możliwe, naprawdę, popatrzcie, tylko tu. To w sumie by było więcej desek takich napuchniętych, a tu tylko ta jest jedna. No dziwne, może akurat taka była. No i dobra, co tam kury? Nie ma żadnej na wybiegu? Jak ten, żerem od tamtej strony. Chciałem zamknąć, to coś ciężko było zamknąć. Ja tak wziąłem rękę, tak pomacałem ten, szukałem, co tu siedzi, nie? Patrzcie, tu łapy kury, coś miękkiego, kura, nie? Wziąłem ją, ta niebieska taka. O, możemy zajrzeć. Witam. Co wariatki? Gdzie jest niebieska? O, tu już na górze. Patrzcie. Ale mamy podgląd. O, puszek tutaj pierwszy. To jest kurka, samiczka. Wszystkie tu są kurki, poza tym kawalerem. Dobra. Siedźcie. Zamykamy. No zamykajcie się. O. Ty, uciekaj. Kapusty im ostatnio rozrzuciłem oko, co jest. To tylko co teraz rozrzuciłem. Znaczy po szkole jak przyszedłem, to rozrzuciłem. Tu berberysy są dwa takie. Nie wiem czy. Chociaż no nie wiem, nie przeszkadzają niby, nie? One widzę są podcięte, to mogą być. I tu jest takie drzewko, jakieś akacja. Niech sobie będzie. Oj, nawet właśnie taka lampa. Wisi. Kic, kic. Pokażę wam kotka. Tego to rzadko widujecie. Chodź. Ona chce do domu. Dobra, tą resztę tutaj odstawiam. I zaglądamy jeszcze do kurek, co? Wchodzicie już na grzędy? No i dobra. Powchodzicie same? Zgasimy, może ja was powkładam jeszcze. Chociaż, patrzcie, jest tak czysto tutaj. Tam tylko, o, widzicie. Jest brudno. Tu jakieś pojedyncze takie. Dobra, nie będę tego zbierał. Bez przesady. Wiadomo, jak one jedzą, to na przykład się załatwiają i tak dalej, ale tam widać, że jakaś mogła spać. Ale w gniazdach, patrzcie, czyściutko nie śpią. I to mi, właśnie o to mi chodzi, żeby w gniazdach nie spały. I żeby spały w ogóle na grzędach, tylko na grzędach, tak jak te. Grzeczne. Tak, nie bój się. Elegancko. Fajne. Tak, o, to jest trójka z targu. I pusio, o, ty to. Ty to ty. A ty co mi tu wyglądasz, wariatko? No, chodź. No wejdź. A ty jesteś piękna, podoba mi się ten pusio. Taka idealna pasja. Śmieszne. I te dzwonki ma takie, kurde. Grzebyk. Kolorek fajny, taki jak zwykła, taka typowa nioska. Jakaś rosa czy coś. Mimo, że to miks. Jakiś. A co ty tam tak grzebie i się tak pochyla. Tu w ogóle jeszcze wam pokażę. O, takie coś jest. I nie wiem, czy to mysz? Nie, nie, nie. Znaczy, może mysz, ale mało możliwe, bo kurczę, tam jest fundament, o. No nie. Fundament jest. Nie ma szans, o, widzicie. Ale nie, nie, patrzcie. Mysz. Na 100% jest zeżarte, o. Ciekawe, a to chyba musiało być wcześniej, bo ja już to widziałem sporo, kilka dni temu. No musiał coś tu, ale no jak one wchodzą? Dziwne. Dobra, będzie trzeba obserwować to. Chociaż jak to jest tak zeżarte, chociaż no to jest taki mały kawałek, ale no nie wiem, nie wiem szczerze. Raczej to mysz, nie szczur. Oby. Wolę myszy niż szczury. Ale najlepiej to nic. Co? Już na grzędy? Gasimy światło. Tutaj jest elegancko, nawet jest dość ciepło, jak to jest zamknięte, bo stąd mi zawiewa, nie? Ale jak tutaj, tutaj w środku, to tak w kurce, to jest do wytrzymania. Można zrobić noc w kurniku z kurkami. Patrzcie, jak czysto one se załatwiają się tylko tutaj. Elegancko. Nie? Elegancko. To można... Ojej. No. Podrapała mnie. Ale ty masz ładny kolor. Taka ruda, fajna. Malutka ona jest. O, przepraszam. Siedź. I ty. Dobra, ciebie nie wyłączę. Wy sobie sami wejdziecie, bo wiem, że ona wchodzi. Tylko ta na przykład nie wchodzi. Ale jak ją posadzę, to będzie się działa. Tylko wiesz co, chodź, posadzę cię na górę. O, i sobie śpi. Idziemy. O, tu może mnie było widać akurat w tej lustrze, znaczy lustrze, szybie.
Trudno. O, widać, nie. Ja siebie widzę, ale telefon nie łapie. To dobranoc, kury, dobranoc. No tu na rano. Już tylko schowam, żeby tutaj nie leżą. A i patrzcie, jeszcze taką mam fajną małą siekierkę. Ona jest strasznie wygodna do tego. Do tej kapusty. O, zbił. Przekroić czy coś, nie? Teraz to tak do kitu. Chyba połamałem skrzynkę. No to super. Dobra, teraz zobaczę. Połamałem? Tak, tutaj kawałek. Szkoda. Ale patrzcie, już na ziemi. Mogę sobie nawet posiekać od razu. Któregoś dnia, chyba wczoraj. No chyba wczoraj, jak zamykałem. Nie, to w poniedziałek zamykałem. I sobie nasiekałem tam tą całą skrzynkę, co tam jest jeszcze trochę. O tak, o trochę siekam, nie? Bo to kaczki mogą jeść i też kurom jest łatwiej. Mniejszy kawałek też tam rozgrzebią, rozdziubią. Oj, te ognata podziubią. O, elegancko. I teraz biorę i do skrzynki. Fajnie to działa. Łatwiej niż nożem. No, a te liście to mogę wrzucić im teraz. Nie? Macie. Tak się wyrzuci rano na wymyk. Ty, właśnie grzędę. O, kogut sobie zje. Dobra. O, widzicie, właśnie dlatego ja gaszę światło, jak je daję na te grzędy. Już mi pozłaziły dwie. A, bo zobaczyły żarełko. Dobra, puszek wróci. Ta też wróci. Ciekawe, gdzie kogut śpi. Nie zdążyłem zobaczyć. Jak się rano przychodzi, to one się ustawiają do wyjścia. Albo tata otwiera. Dobra, więc teraz to już wszystko. Dziękuję wam za obejrzenie. Co, Belcia? O, jak się zapaliło elegancko. No i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.